dzisiejszym odcinku na serwerze kidowice.pl będziemy konkurować w budowaniu, ale nie byle jakim budowaniu, ponieważ będzie to budowanie w konkretnym kolorze. Przygotowaliśmy mapkę, przygotowaliśmy wszystko pod odcinek, mamy zebranych chyba 12 albo 13 osób, które wezmą udział w tym odcinku i mam nadzieję, że będą się świetnie bawić. Przed odcinkiem rozlosowaliśmy dla wszystkich ich kolory, w których będą musieli budować, bo będą mogli budować tylko w jednym kolorze. Pierwsza część odcinka polega na tym, że będą musieli zbudować jedną rzecz, którą im podamy, a druga część odcinka będzie taka, gdzie będą mogli zbudować dowolną rzecz w 15 minut właśnie z kolorze, który mają... Przerwaj, przywitanie. Przepraszam. Podsumowując, pierwsza część polega na tym, że budują to, co my im powiemy, mają na to 5 minut, druga część 15 minut na zbudowanie czegoś dowolnego w swoim kolorze tylko i wyłącznie. Więc słuchajcie, mamy tutaj tą mapkę przygotowaną, jak widzicie, wszyscy teraz wykonują potulnie polecenie, które mieli do zrobienia. Co tam się dzieje? Tam mam wrażenie, czy tam jest zbudowane na survivalu, czy to tak powoli? Nie, dobra, jest game mode, ale jakoś strasznie wolno. Dobra, no niesamowite. Musimy poczekać, aż wszyscy sobie swoją ramkę obramują na swój kolor, ponieważ każdy miał wylosowany jakiś kolor. No i jak już będziemy to mieli zrobione, no to startujemy z odcinkiem i powiemy im, co tak naprawdę muszą zbudować. Dobrze widzowie, a więc rozpoczynamy naszą batalię, rozpoczynamy z tematem bałwan. Żeby było troszkę świątecznie, to jednak wybierzemy bałwana na początek. Mają 5 minut na to, żeby zbudować bałwana. Czas, start. Dobra, ruszyli jak wściekli. Zobaczymy, co tutaj będzie. No będą bałwany w różnych, że tak powiem, kolorach. Najlepiej mają w sumie ci, co wylosowali kolor biały, ale... ja tutaj naprawdę docenię to, jeżeli ktoś zrobi jakoś kreatywnie z jakimś innym kolorem. Myślę, że to jest szansa, że tutaj coś fajnego zostanie wymyślone. Juliek, musisz tutaj się pośpieszyć, masz fajny kolor, bardzo mi się podoba i pasuje do mojej bluzy. Ale no, trzeba się pośpieszyć. Słuchajcie, w pierwszej części, kiedy budują bałwana, nie będę z nim jeszcze rozmawiać. Nie będę ich rozpraszać, ponieważ to trochę czasu zajmie. Niech oni sobie tutaj to na spokojnie zrobią, chociaż wydaje mi się, ile ich tutaj jest. Na każdego bym musiał poświęcić minutę później, no to może już do kogoś wbiję teraz. Może do kogoś wbiję, bo w drugiej części może już nie starczy czasu, żeby do wszystkich w miarę szybko wbić. Więc wbijmy sobie może do Ryśka i spytamy się, jaki plan na bałwana, czy w ogóle co sądzi o tym, że musi zrobić żółtego bałwana. Jestem ciekaw, jak na to zareaguje. Dobra. Halo, halo, Rysiek, dzień dobry. Słyszymy się? Halo? Halo, Rysiek? Rysiek, jest problem. Dobra. Naprawisz w przerwie między jednym bałwanem a drugim, lecę do następnej osoby może po prostu. Zajmij się tym bałwanem, żeby zrobić, bo ci dobrze idzie, widzę. Halo, Sip! Dzień dobry! Siema. Siema, siema. Jak tam, jak twoje nastawienie do tego, że musisz zrobić czerwonego bałwana? Taki, zrobię takiego krwawego bałwana mam na myśli. Ej, dobra, to jest dobry pomysł. Buduj szybko, bo jest niewiele czasu, wiesz. Macie na to, 3 minuty wam zostały, więc to też, tu się widzę, że szarpnąłeś na dosyć dużego tego bałwana. No bo jednak, to jest pierwsza kula, tak naprawdę. To powinien być mały bałwan, ale treściwy. Taki, żeby wiesz, żeby po prostu, no nie był za duży, bo tutaj nie wiem, czy zdążysz z tym zrobić. Ale śpiesz się oczywiście. Krwawy bałwan to jest całkiem ciekawy pomysł. Podoba mi się jak najbardziej. Dobra, no to rób tego krwawego bałwana, jedę zagadać tutaj do Sneczasa, co on robi, bo tutaj widzę, że jest jakiś mały ten bałwan. Powodzenia. Ja, jak nastawienie do tego, że ci się akurat trafił biały bałwan i masz jakby białą tą, biały kolor? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Ale coś ten bałwan nie wygląda jak bałwan. Wiem. Spokojnie, to są zalążki bałwana. Ale będzie coś z tego? Będzie z tej mąki chleb? Chyba tak. Dobra, a chcesz kogoś pozdrowić? Bo niektórzy mówili, że chcą przed odcinkiem. Nokie? Dobra, pozdrawiamy tak, Nokie. Pozdrawiamy 310. Nokie. 30-310. No dobra, no to życzę powodzenia. Zostało wam, uwaga, minuta 50 na to, żeby skoczyć bałwana, więc szybko się śpiesz. Ile? Minuta 50, bo jest 5 minut na pierwszą rzecz. Tylko, więc to miało być niewielka rzecz. Zobaczymy, jak wam to pójdzie. No wydaje mi się, że tutaj będzie łatwo wybrać zwycięzcę. Dobra, powodzenia. Siemano. Siemano. Jak idzie? Bo widzę, że bałwan zaczyna przypominać bardziej wieżę, krzywą wieżę w Pizie niż bałwan. Znaczy nie krzywą, będzie, ale... Będzie przypominać. Będzie bałwan, ale wiesz, że masz mało czasu, została ci minuta? No wiem. No to... Właśnie się teraz zrobię głowę. A, dobra. Mam nadzieję, że taki bałwan zostanie też u ciebie na ogródku zrobiony. Mieszkasz w domu czy w bloku? W bloku. No to na balkonie też może być. Tak. Ej, dobra, mam pytanie, bo ja mieszkam w domu. To skorzystam z tego, że akurat mi się narodziło takie pytanie, a ty mieszkasz w bloku. Czy zbudowałeś kiedyś bałwana na balkonie? Nigdy. Nigdy? Nigdy. Kurczę, jak ja bym mieszkał w bloku, to bym schodził z tych resztek śniegu, 3 kulki zrobił i małego bałwana zrobił. No dobra, no to mam nadzieję, że w tym roku zmienisz to i że wyślesz mi na Instagrama zdjęcie, jak zrobiłeś bałwana, dobra? Dobra. Dobra, powodzenia życzę. 3, 2, już mi zadzwonił nawet, 1,
Stop! Dobra. Stopujemy to. Halo, halo! Proszę się zatrzymać w swoich budowlach. Moim się proszę nie wpisać. Ja nie lubię ale... bałwana. Ale spokojnie, czekajcie, spokojnie, bo naprawdę mówmy po kolei, dobra? Żeby nie było chaosu. Z tego co widzę, naprawdę niektórym poszło naprawdę fajnie. Na przykład, jeśli chodzi o Ryśka, to z Ryśkiem nie mogliśmy się dogadać, jak byłem u niego, żeby u niej. No, ale ja miałam normalnie wszystko ten włączone. Tak, ale to właśnie jakoś coś nie Uben, zadziałało, ale dobra. Ej, ten bałwan podoba mi się, serio. Jest całkiem dobra. Ciekawy. Tutaj ten krwawy bałwan. Też naprawdę spoko, nie spodziewałem się, że tak to wyjdzie przy tym, co widziałem. No tutaj... Który jest krwawy? Znaczas, co poszło nie tak? Chociaż to wygląda jak taki villager, taki mikrowillager. Ja też zbudowałem takiego villagera. Oceń moje. Czekaj, przyjdę przez wszystkie. Dobra, a więc tak, Gaming Porks... Z tej strony? A, okej. No wygląda ciekawie. No. Fajne, nie umiesz lepiej. Fajne. Dobra, czekajcie, po kolei, nie mówcie teraz, bo coś jak jestem przy kimś, to niech się odzywa tylko osoba, z którą rozmawiam. Dobra, nie pytać XD, kto to jest krowa? Co powiesz na temat swojego bałwana? Nie umiem budować. Okej. Znaczy, wiesz, ja bym pewnie tego lepiej nie zrobił. Myślę, że... Znowu mi się zaczęła trzęść cała chata, nie? Znowu mi śnieg spadł z dachu. Ja to zawsze tak zamieram, mówię, nie wiem, czy mi się zaraz zawali coś na głowę, czy nie. Nie, no dobra, fajny bałwan, taki mały, ale treściwy nawet, całkiem ciekawy. Dobra, Cuchna, co ty powiesz na temat swojego bałwana? Kocham, przygrywa muzyką. A to u Zuchny tak, kurczę, przygrywa. No dobra, Zuchna, no to zgadzam się z tobą, lećmy dalej w takim razie. Zobaczmy tutaj tego ciemnego bałwana. Ty, ale miało być czarny, miał... Ty, kto to jest? Kto ma tutaj? Pawcio. To jest? Pawcio. Czy Pawcio miał czarny? On miał szary tylko chyba. On ma szary. Pawcio to tu widzę, wszystkie kolory wybrał już, które się dało. Ale dobra. Szary jest bałwan jako śnieg, więc zaliczmy mu to, powiedzmy, że dobra, git, może być. Dobra, Julia, co poszło nie tak? Właśnie nie zdążyłam. Nie zdążyłaś, no dobra, no zdarza się czasami, wiem, że to było mało czasu na drugą, czyli będziecie mieli zdecydowanie więcej, ale no... Też... Powiem też tak. Ja wolno buduję. Na dachu, weźcie Ja też wolno buduję. Wolno budujesz, no ale to wszystko, tak. Że tak powiem, będziesz miała więcej czasu na drugą rzecz do zbudowania, bo druga rzecz to jest temat dowolny, no i co, ale fajna bombka na choinkę może być, fajna bombka na choinkę. Dziękuję. Tutaj też widzę jakaś bombka na choinkę, czyje to jest, uwaga, bez komentarza, dobra, to lecimy dalej. To moje. Maja, no i fajny czerwony bałwan w sumie, git, nawet przeźroczysty, w środku można było zrobić jakąś tajną bazę. No właśnie planowałam tam zrobić domek, ale... Nie mi tam się podoba, dobra. Zielony, ej dobra, ten jest fajny bałwan. To mi się podoba, ten bałwan naprawdę. Dziękuję, czyje to jest? Juniorek? Mój, tak. Ja wiem, jesteś moim fanem budowli moich, sorry. No. Ja jestem fanem twoich budowli? No ja wygrałem na poprzednim budowaniu. Ale ja po prostu stwierdzam, że tak powiem, uczciwie fakty stwierdzam, że ten bałwan jest dobry. I po prostu wtedy też... Ale ma kwadratowy łeb. No dobra, no ale to jest Minecraft. To wszystko prawda, jest kwadratowe. Dobra, fajny bałwan, dobra, tutaj, kolejnym. Gdzie tu jest przód? O, to jest taki jakiś... Nie wiem, gdzie ty jesteś. Tutaj, czyli to jest bałwan? To jest Freddy Fazbear. Kabena chyba. To jest kto? Freddy kto? Kaben. Freddy Fazbear. Mogę coś powiedzieć? Czekajcie, ja, żeby się odzywała tylko osoba, o której mówimy teraz o budowli. Dobra, czyje to jest, bo ja nie widzę Kaben, osoby, Kaben, nie ma Kaben. Tej osoby nie tutaj. Nie ma go, dobra, no to lecimy dalej w takim razie. Dobra, co to jest? W sensie ja rozumiem, że brązowy się z kupą kojarzy. Ale miał być bałwan. Szklanowy. Czyje to jest? Krowa, to jest twoje? Nie, to nie jest twoje. Nie, tutaj był Stivek taki. Chodził sobie. A i już se poszedł. Czy się no właśnie, nie wiem, był Maniek? On się poddał. Maniek, ale tak, tu był Maniek, tak, tu był Maniek. Maniek i co? A, bo czekajcie, Maniek to ja miałem do niego iść. Dobra, zaraz tu wrócę. Maniek, jesteś? No. Jak tam? Co posunie tak? Dlaczego jest kupa, a nie bałwan? Dlatego, że ten. Nie wiedziałem, kiedy jest start. Jak pisaliśmy na czacie? No bo nie zobaczyłem, bo z klikiem wyszedł z rozmowy.
to musisz patrzeć uważnie na drugą rundę, kiedy będzie start, bo druga runda to będzie temat dowolny, więc już myśl, co możesz zrobić brązowego, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Temat dowolny, dobra. Wiem. Ale szanuję zachęci. Jakby to była baza bałwana, to byłby to pewnie jeden z lepszych bałwanów, bo bazę ma dobrą. Dobra, lecę dalej. Okay. Czym się? Dobra, jestem z powrotem. Czy ja już szukam, byłem tu, jeszcze nie byłem, w tym niebieskim. Czyje to jest? Asia, to jest twoje? Tak. To mi przypomina Sida Leniwca trochę. No. Jakie uszu. Niebieski Sid Leniwiec. Ale git, no wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że... No dobra, teraz tak. Teraz to już w ogóle. Nie, dobra, bardzo, bardzo fajnie. Panie Jagielski, poproszę o usunięcie budowli, ale w umie sposób będzie usunąć tych kolorów im. No i słuchajcie, drugi temat to będzie... Szybko poszło, co? Drugi temat to będzie... To będzie temat dowolny. Macie prawo teraz zastanowić się nad tym i wybrać, co tak naprawdę chcecie. Siema, krowa, jaki plan na budowlę? Ja dom. Dom? Różowy dom. Aha. Czyli można by powiedzieć, że dom Barbie. No... I tyle. To jest cały plan na ten. Tak? Ale widzę, że Zuchna idzie w tą samą. Zuchna, to widzę, wy się jakoś znacie? No nie, ale jestem Zuzia. Okej, dobra. No dobra, słuchaj, masz teraz czas na to, żeby powiedzieć, co tylko chcesz. Możesz kogoś pozdrowić, możesz, prawda, to jest twój czas antenowy. Dobra. Pozdrawiam Wiktorię, moją koleżankę z klasy, która oglądała ciebie. No. Pozdrawiam całą rodzinę i... No, fajnie, że wystąpiłam. No dobra, no to również pozdrawiam twoją koleżankę i życzę powodzenia, lecę dalej, czym się, heju. Chyba tak średnio, co tu jest napisane? Pozdrawiam Lena, i ty 564. No to również pozdrawiamy, życzę powodzenia w budowaniu domu, lecimy dalej, bo tutaj chyba mikrofon nie działa. Maja, jaki jest plan? Przepraszam bardzo, bo tak patrzę na to i sobie myślę, czy my jesteśmy jeszcze w... czy my jesteśmy już w Nederze? W sensie nawet nie wiem, co ja buduję, bo ja nie zdążę na 100%. Jakbyście mi minut. Z podłożem Word Editem pomóc, to by było najlepiej. Nie no, słuchaj, ale możesz, wiesz co możesz zrobić? Ja bym to zrobił na twoim miejscu. Czekaj, czerwone co możesz zrobić? Możesz zrobić na przykład czerwone jabłko. Co sądzisz o tym pomyśle? Nie wiem. Nie jesteś przekonana. Jak ja zbuduję jabłko, to wyjdzie gruszka. To miała być gruszka, nie? No i tyle. Dobra, no to życzę powodzenia w takim razie. Mam nadzieję, a mogę pozdrowić kilka osób? Oczywiście. No to pozdrawiam koleżankę Nataszę, Liwię pozdrawiam serdecznie, Ninę, Jakubusa 2011, raz Teusza, Adaśka, raz 2, 3, podłoga 4, Oliwiera. Pozdrawiam też. Okej. Okay. I to tyle. O, myślałem, że jeszcze z 5 minuty na to spędzimy. I Zbójka. No dobra, no to w takim razie pozdrawiam tych wszystkich, niestety ich nie spamiętałem. Lecę jeszcze dalej. Pozdrawiam Miseczkę. O dobra, pozdrawiam również Miseczkę. No to życzę powodzenia, mam nadzieję, że coś tutaj wymyślisz ciekawego. Lecimy dalej. Juniorek, co ty wymyśliłeś znowu? Ja buduję z pleśniałego tosta. Z pleśniały tost. Powiedz mi, skąd ty bierzesz te pomysły? Dlaczego ty wpadasz na najlepsze pomysły z wszystkich osób, które tu są? Jak ty to robisz? Nie wiem, myślę sobie o toście i o kolorze moim. No to jest, prawda, dobry tok rozwojowania. No dobra, słuchaj, masz... Daję ci 15 sekund, możesz powiedzieć teraz, co chcesz do widzów. Kto lubi szopy, niech napisze w komentarzu. No myślę, że tutaj ten spleśniały tost fajnie wyjdzie. Dzień dobry. Halo Asio. Jaki jest plan na budowlę? Właśnie próbuję zrobić laboratorium takie jakby, jak ty masz na tym, na paliomowym. Dobra, no to troszkę ono inaczej chyba wygląda, ale zamysł tak, jest ale podobny. Coś w tym stylu mam zrobić. Nie, no to bardzo fajne, laboratorium spoko, to myślę, że może jakoś wyjść. No musisz się pośpieszyć, bo zostało wam właśnie 10 minut, minęła 1/3 czasu, więc co 12? Bo do 15 ponapisałem. No to w takim razie Jagieł dla was przedłużył lekko czas. Asia, masz czas, teraz możesz powiedzieć coś do widzów, jak chcesz. Pozdrawiam wszystkich widzów, kocham widzów tosta. No i fajnie, dobrze, również pozdrawiamy, lecimy dalej, życzę powodzenia w budowaniu laboratorium. Dziękuję bardzo. Ujap, jakkolwiek się czyta twój nick, dzień dobry. Jakiś świąteczny skin, czy my się słyszymy? Tak, ja słyszę. O, super, co my tutaj budujemy? Budujemy akwarium. O, to jest dobry pomysł. To jest naprawdę dobry pomysł. Zielone akwarium.
O, tak jest, no, glonami. Dla takie... mnie zielony się kojarzy z morzem, z taką brudną, okay, wodą troszkę, więc tak sobie to wyobraziłam. To mogę zbudować plażę i Morze Bałtyckie, powiedzieć, że to jest. No właśnie, no. Brązowy też w sumie pasuje do tego, bo to takie, może nie wiadomo, co tam pływa. Dobra, no to mi się to podoba. Fajne. Oczywiście mam nadzieję, że zostanie użyta w środku woda. Życzę po... A masz, każdemu daję czas, żeby mógł coś powiedzieć do widzów. Chcesz coś powiedzieć konkretnego? Przekazać komuś jakąś wiedzę? Może wyznać komuś miłość? Ja bym chciała pozdrowić Quieta. Okej. Okay. Bardzo, bardzo chciałabym zrobić Quieta. Chciałabym pozdrowić niektóre moje koleżanki z klasy, ale to nie po imieniu, tylko po prostu tak. Okej. Okay. No to pozdrawiamy twoje koleżanki z klasy. Życzę powodzenia. Lecę dalej. Julia, jak twoje EQ? Ale jest suchy żart. Dobra, nieważne. Jak idzie? Buduję dom. Dom, no i fajnie, że budujesz dom. Mogłabym powiedzieć coś do widzów? Oczywiście. Zostawcie łapkę w górę i sub, subskrypcję. Tak jest, zostawcie łapkę w górę i suba. Wbijajcie na kidowice.pl, ponieważ jest tutaj szansa sobie z nami, że tak powiem, pograć. Dobra, domek budujesz, dobra, czyli bardzo fajnie, oczywiście jeszcze pamiętasz... Będzie jeszcze tutaj podwórko. Podwórko, ja mogę ci podpowiedzieć. Nikomu tego nie zrobiłem, ale w sumie mogę ci podpowiedzieć, bo masz najfajniejszy kolor, moim zdaniem. Zbuduj basen. Dziękuję. Życzę powodzenia, lecę. Dziękuję za pomysł. Lecę dalej, proszę bardzo, powodzenia. To Enderman, proszę ocenić na odcinku i na czacie. No dobra, oceńmy Endermana. W takim razie, no przy tych wszystkich budowlach, no to ten Enderman, no taki, no tak bym powiedział, takie 5/10, takie 5/10, no. 5/10 ten Enderman, no niestety, że tak powiem, jak się cieszy. Albo jest oburzony. No nie wiem, w każdym razie, można było wymyślić coś lepszego. Myślę, że przy kolorze szarym to było bardzo pójście na łatwiznę, ale... W sumie Enderman wygląda nawet całkiem dobrze, dlatego 5/10 myślę, że uczciwa ocena tego Endermana. Dobra, no to słuchajcie, no widzę, że całkiem ciekawie wam poszło. Niektórzy, o, widzę, że tam Ania jeszcze buduje, proszę już zaprzestać. Czy nie Ania, tylko Maja buduje. Ale całkiem ciekawy zamek, powiem szczerze, że dobry pomysł. Dobra, no słuchajcie, jak tak patrzę na to wszystko, to powiem wam wprost, które budowle rzuciły mi się w oczy. Przede wszystkim ja mam pytanie bardzo ważne tutaj do Gaming Porks. Jakim prawem zbudowałeś X-a, tego obrzydliwca? Fajna postać była. No dobra, ale jakoś ci ją wyszedł, nie będę mówić, że nie. Aczkolwiek, no tutaj, no dobra, no większość jest biała, więc wybudowałeś coś białego, niech będzie, okej? Nie będę już się przyczepiać do tego, że ma czerwone oczy. Dobra, no całkiem fajnie, ale powiem tak. Muszę wyróżnić jedną osobę, która zbudowała no coś genialnego i no przepraszam, no, że to robię, bo jakby juniorek nie powinienem, bo ty wygrałeś też poprzednie, ale to jest naprawdę dobry pomysł ze zgniłym tostem. Mega fajny. I to ale naprawdę to wygląda, jakby on jakoś zgnił, więc to jest naprawdę... No. Nawet masz zgnity miecz. Nawet mam zgnity, no, nawet taki wygięty, on wygląda trochę jak no, taka kosa, się... jakaś taka maczeta, czy co to jest. Nie, naprawdę fajne. U mnie chcę pokazać. Co chcesz mi pokazać? Jak ty się nazywasz? A ja, do zamku zapraszam. A, do zamku, dobra, no. Biuro. Biuro? Biuro do oceniania. Biuro to jest po prostu 5 bloków i schodek, no. Nie ma mebli jak na kidowicach. No, ale można, było zrobić, wiesz, na przykład urozmaicić to biuro na przykład, można było zabrać o, tak no, coś. No, to wziął to samo, a ty mówisz, że to nie jest czerwony. Bo to nie jest czerwony. Ale wiecie co, to bym wam zaliczył, taki, że to podchodzi pod ten czerwień, to już tak wiecie, żeby to po prostu jakby, nie powinno tutaj być czegoś takiego, nie, bo to wtedy nie pasuje totalnie, ale takie coś jeszcze się jakoś zgrywa z klimatem. No ale dobra, no juniorek tutaj, no jakby tutaj było coś na wina, no to byś wygrał, nie? Ale ty za dobrze budujesz, więc to nie można to być na wina. Asia, dobra, a ty co zbudowałeś? A to laboratorium. Jurek? Co tu jest w środku? To mega szef, a Jagieł to super gość. No i też powiem tak, kto tutaj miał ten żółty? Ja, Rysiek. No to Rysiek, tutaj powiem szczerze, to też całkiem ciekawy pomysł i bardzo dobre wykorzystanie wielu bloków, które mają kolor. Zwykowi by się spodobało. To jest fajne, Zwykowi na pewno by się spodobało, więc naprawdę fajne. No fajnie wam to poszło, dziękuję wam bardzo za udział w tym odcinku, bo myślę, że bawiliśmy się naprawdę przednio. Kto chce być na pożegnaniu? Ja wam jeszcze bardzo dziękuję za oglądanie. Wszyscy tutaj sobie fajnie pobudowaliśmy. Wydaje mi się, że ciekawie to wszystko tutaj wyszło i fajne budowle zostały wybudowane. Pozdro. Widzimy się na kolejnym filmie. Pozdro! Elo! Pozdro! Pozdro! Pozdro. Pozdro.